Cześć i czołem. Zaczynamy kolejną część zagadkę z pochodnymi. Mianowicie, jak policzyć pochodną, gdy mój x jest pod kreską ułamkową? Musi skorzystać z tego wzoru na potęgi. No i ja wiem, pojawia się już pytanie, jak z czegoś takiego zrobić to, żeby nie było kreski ułamkowej. Tutaj wkraczają działania na potęgach. Był taki wzór. O czym on tobie mówił? Że możesz każdą liczbę zapisać w takiej postaci. Nie w postaci ułamka, tylko możesz przejść do tej. Jak to działa? Ano tak. Przepisuję sobie mojego x-a, przepisuję trójkę, czyli tą potęgę, a tą kreskę ułamkową jakby zamieniam na minusa w potędze. Mam na przykład 12x do 13, to mam 12 razy x do minus 13. Co się tu podziało? Tak jak mówię, x przepisałam, 13 też, ta 12 skoczyła nam tu i coś jeszcze wydarzyło? No ta nasza kreska ułamkowa jakby zamieniła się w ten minus. I co dalej? Dalej przejdźmy do tych przykładów. No to liczymy pochodną. Tu mam jedynkę, tu mam też jedynkę. I uwaga, tutaj będę pisała jako brudnopis. Mam 2 przez x, to się równa 2 razy x do minus pierwszej. Dlaczego? Bo to jest x do pierwszej. No i liczymy pochodną. Tutaj z tego pierwszego mam 3 razy 1x to 1 minus 1. Minus 2 razy, i teraz tak, ta minus 1 nam spada, razy x minus 1 razy minus 1. I tak, zaznaczam, co skąd. Minus 1 to jest ta minus 1 z tego wzoru, dobra? Tutaj pamiętamy, że ta nasza jakby potęga, ona nam spada. Więc jak tu była w potędze minus 1, to nam spadło tu. Jak tu była jedynka w potędze, to ona nam spadła tu. No i co mamy? 3 razy x do zerowej to jest 1. Minus, plus, bo minus minusem daje plus, x do minus drugiej. Plus 2. I tak, teraz to x do minus 2 możemy zapisać w taki sposób, czyli 1 przez x kwadrat. Więc mamy 2 przez x kwadrat plus 3. Tak można to robić. Kolejny przykład, to tak lądujemy, ok? W tym wszystkim. Więc mamy 3 razy 2. X to 2 minus 1. Minus. I teraz tak, tu pod spodem zapiszę to. Minus 3 mamy razy x do minus 2. Tu minus x do minus 3. I liczę z tego pochodną. Czyli mam minus 3 razy minus 2. Czemu minus 2? Bo tu mam w potędze minus 2. Razy x minus 2 minus 1. Minus. I teraz tak, tu mam minus 3, czyli mam minus razy minus 3 razy x to minus 3 minus 1. To się równa. To się równa, czyli mam 6 do x plus 6 x to minus 3 plus 3x do minus 4. No i to też możemy zamienić oczywiście na ułamki. 6 przez x do 3 plus 3 przez x do 4. Często i gęsto na studiach podają od razu wzory na to do zapamiętania. Ja uważam, że tych wzorów jest znacznie za dużo do pamiętania. No i tutaj co mi się dzieje?
No to mam tak, 2/3 razy x do minus drugiej plus pierwiastek z 2. No to liczymy pochodną z tego. Czyli 2/3 razy minus 2 x minus 2 minus 1 plus 0. Czyli mamy minus 4/3 razy x do minus 3. Dlaczego ja polecam bardziej się zaprzyjaźnić z tą metodą? Ze względu na uniwersalność. Wystarczy, że gdzieś masz dodaną liczbę i ten wzór, który jest podany w tablicach, czy gdzie bądź tam macie od prowadzącego, no po prostu się psuje. No i dobra. Kolejne. Spójrzmy, co my tu mamy teraz. Tu jest x, czyli mam minus 3/2 razy x do minus 1 plus 1. No i liczymy pochodną. Minus 3/2 razy minus 1 nam spada. I mam co? X minus 1 minus 1. Pamiętaj, że ta minus 1 to jest zawsze ta ze wzoru. Plus 0. Czyli mamy 3/2 razy x do minus 2. I ostatni, dłuższy przykład. Ja sobie tutaj miejsca trochę zrobię. Dobra. Okej, gumujemy. No, ty masz szansę popatrzeć. Jak masz jakieś pytania do któregoś momentu, to mów. Dlaczego? Bo każdą rzecz można wytłumaczyć na kilka sposobów. W tym momencie, w tym filmie takie coś ci proponuję. Dobra, przekształćmy to. Plus x do minus pierwszej, minus x do minus drugiej, plus 3x do minus trzeciej. Tutaj naprawdę w pochodnych jest trudność taka, że musisz ogarniać wszystko, co było dotychczas. Dobra, liczymy pochodną. Czyli mam tak, 3 razy 3x to 3 minus 1. Pamiętaj, trójka spada. Ta trójka to jest ta trójka. Minus 2 razy 1 razy x 1 minus 1 plus minus 1, bo nam spadło z góry, razy x minus 1 minus 1. Minus 2, x minus 2 minus 1, plus 3 razy minus 3, razy x minus 3 minus 1. Czyli mamy co? 9x do drugiej minus 2, x do zerowej już nie piszę. Minus x do minus drugiej plus 2x do minus trzeciej minus 9x do minus czwartej. I to wszystko. Trochę na tym zeszło, dlatego tylko 5 przykładów, bo tutaj trzeba trochę poprzekształcać. Co nas czeka dalej? Dalej w kolejnym filmie będzie co? Funkcja pochodna z pierwiastków. Czyli jak mam takie coś, pierwiastek, a to będzie x, to jak to policzyć? A kolejno będą później pochodne z trygonometrii. I tak dalej, po kolei będziemy sobie dziabrać. Więc jeśli oglądasz już ten filmik, to już ze mną przeliczyłaś lub przeliczyłeś 25 przykładów. Super, no nie? Dzięki za uwagę, buziaki.